Dzień dobry, cześć, kukuryku. Witajcie. Ten troszeczkę inny niż zwykły dzień. Piękna pogoda. To jest ten dzień, kiedy myślimy o naszych zmarłych. I myślę, że właśnie w tych latach teraz takich dziwnych, dzień jest jeszcze bardziej wyjątkowy. Myślę, że możemy pomyśleć o tych wszystkich, którzy zmarli, chociaż nie musieli jeszcze umierać. Mamy największy po wojnie wzrost zgonów w Polsce. Zupełnie nie wiadomo, z czego się biorący. Mówimy o zgonach ludzi, którzy nie umarli na kaszel, tylko z zupełnie innego powodu. Pomyślmy troszeczkę o tych ludziach. Pomyślmy o tych ludziach, którzy umierali w szpitalach bez kontaktu z najbliższymi. Nie wiadomo dlaczego. O tych, którzy czasami szli na zabieg i nie mieli tego wsparcia. O tych, którzy szli, wiedzieli, że już jest z nimi bardzo źle i też nie mogli z najbliższymi takiego najbardziej podstawowego kontaktu utrzymywać. Ale też możemy pomyśleć o tych ludziach, którzy teraz umierają, często młodzi, zdrowi, sportowcy, dziennikarze, trenerzy, którzy z jakiegoś powodu padają po prostu nagle, umierają. Nikt nie wie dlaczego. Nikt nie wie dlaczego, to jest niewytłumaczalne. Nawet nie wiadomo, gdzie się doszukiwać przyczyny tego, że tak się dzieje. Słuchajcie, wrzucałem wam niedawno grafikę na kukuryku o nagłych zgonach wśród dzieciaków. To były dane ze Szkocji bodajże, gdzie nagle rok do roku mamy, nie wiem, 30-40% więcej zgonów wśród dzieciaków. Nie wiadomo dlaczego, oczywiście ja nawet się nie próbuję doszukiwać, dlaczego tak się dzieje. Tak, z zupełnie innej beczki, zupełnie niepowiązany temat, wspaniała inicjatywa, wspaniała akcja znowuż naszych rządzących i ludzi, którzy dbają o nasze zdrowie. Możecie, odwiedzając cmentarze w wielu miejscach, możecie również zabezpieczyć się przed straszliwą zarazą, straszliwym kaszlem, wykonać sobie zabieg w mobilnych punktach. To jest po prostu genialne posunięcie. Jak o tym usłyszałem na początku, myślałem, że to jest jakiś fake news, że ktoś sobie po prostu robi jaja. Taki, wiecie, wyczuwałem w tym jakąś ironię, sarkazm. Otóż nie, przeczytałem, sprawdziłem. Jak najbardziej w wielu miastach, zwłaszcza tych dużych, możecie, odwiedzając swoich bliskich, przyjąć sobie dawkę wspaniałego preparatu. Nie wiem, mając nadzieję, że się zbyt szybko nie zobaczycie z tymi swoimi bliskimi na tamtym świecie. Fenomenalne po prostu posunięcie. Nie wiem, kto to wymyślił, jaki specjalista od marketingu, ale skojarzenie jest po prostu genialne i no czapki z głów, chylę po prostu czoła. Gdybym chciał jakoś tak oczernić, bo wiecie, ja nigdy nie oczerniam tych preparatów, zawsze mówię, że to jest wspaniałe, że mamy w ogóle do tego dostęp i że każdy, kto chce i sprawdził i przemyślał to, może się czymś takim zabezpieczyć. Uważam, że to jest wspaniałe, ale gdybym tak był na przykład jakimś złośliwym trolem i
zwolennikiem teorii spiskowych i chciałbym jakoś tak źle skojarzyć te preparaty, to choćbym dumał, nie wiem, 2 tygodnie, nie przyszłoby mi po prostu do głowy, nie? Coś takiego, żeby na cmentarzu podawać ludziom takie rzeczy. No oczywiście w tym, jak to mówią, w tym rzadkim przypadku, gdy coś pójdzie nie tak, to rzeczywiście to skraca pewnie cały proces, bo to mamy już wszystko pod ręką, co trzeba. Mówię, skojarzenie jest niesamowite. Tymczasem podsumowanie spotkania kukuryku zrobię może jutro, bo no dzisiaj to jest takie troszeczkę wyjątkowe wydanie. Co chciałem powiedzieć natomiast, że otrzymałem od Maxa, którego już pewnie część z Was poznała na spotkaniu, otrzymałem od niego taki klip, ja go sobie potem sprawdziłem, pana Christiana Teresa bodajże, czy Teresa, rumuńskiego europarlamentarzysty. Jego wystąpienie, które mnie po prostu zmroziło. Znalazłem ten film, on został opublikowany, ta wersja, którą znalazłem, została opublikowana wczoraj, więc jeszcze pewnie fact-checkerzy się na to rzucą, będą sprawdzali. No dla mnie jest to absolutny szok, to co zobaczyłem. Wrzuciłem ten klip na kukuryku, nie wiem jak będzie z jego widocznością, bo wiecie, że Facebook to on tak nie wszystkim pokazuje wszystko. Można sobie prowadzić różne strony, można tam wrzucać materiały, ale to nie jest tak, że każdy to zobaczy, także dajcie znać, czy to widzieliście. Jeśli nie, to możecie to, przypuszczam, ręcznie wyszukać na stronie kukuryku. To jest klip dla mnie, jeśli to wszystko się potwierdzi oczywiście, co tam jest powiedziane, chociaż no, wydaje mi się, że to jest dosyć poważna, poważne źródło, poważne miejsce, no to jest po prostu absolutny skandal. Jeśli tak rzeczywiście wyglądały dokumenty, które zostały przedstawione do akceptacji, to mamy po prostu do czynienia z jakąś już kosmiczną grandą. Pan Christian pokazuje, jak wyglądały umowy, które zostały odtajnione w ogóle na specjalne żądanie. Bo wiecie, Unia Europejska z tymi koncernami coś tam negocjowała. Parlament Europejski, który jest takim właściwie demokratycznym kwiatkiem, bo on jakiejś wielkiej siły sprawczej nie ma, to jest coś, z czego wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy, że Unia Europejska to nie jest instytucja demokratyczna, tam najważniejsze ciała, które podejmują jakieś decyzje, one nie są wybierane w sposób powszechny, to są ludzie mianowani przez jakieś inne ośrodki, ale parlamentarzyści domagali się tego, żeby ujawnić treści tych kontraktów, pełnych kontraktów pomiędzy tymi firmami farmaceutycznymi i Unią Europejską. No i właśnie możecie zobaczyć na tym filmiku, jak wyglądały te strony kontraktu. No powiem tylko w skrócie, odsyłam Was do tego filmu, zobaczcie go sobie. Nawet jeśli nie znacie języka angielskiego, chociaż myślę, że większość z Was, o ile się zorientowałem, mówi po angielsku, to są strony praktycznie w całości pocenzurowane. Tam są tylko niewielkie jakieś fragmenty informacji, które zostały niewyczernione. I mówię, to jest szokujące, to się wydaje po prostu zbyt nieprawdopodobne, żeby było prawdziwe. Myślę, że ten film w najbliższych dniach zostanie gdzieś tam, będzie opracowywany przez zarówno przez jedną, jak i przez drugą stronę tego naszego demokratycznego przecież sporu. To znaczy będą dementowane te pogłoski, że tak nie było. Może się okaże, że w ogóle to było coś wymyślone, że to jakiś hoax. No zobaczymy. Zobaczymy. Jeśli to się potwierdzi, to ja uważam, że rzeczywiście długoletnie wyroki to jest tak najmniejsze, o czym w ogóle powinniśmy myśleć. Takie długoletnie wyroki
ciężkiego więzienia. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ponieważ ostatnio z tą odpowiedzialnością rządzących jest słabo. Zobaczymy, czy dojdzie do tego przesilenia i czy wrócimy do jakiejś normalności. Kończę, słuchajcie, będziecie pewnie większość z Was spędzała ten czas, ten dzisiejszy dzień z rodziną, w zadumie. I tak życzę Wam właśnie tego spokoju, tej refleksji, do zobaczenia w najbliższych dniach. Kukuryku będzie już nabierało teraz z powrotem rozpędu. Ja na spotkaniu wyjaśniłem Wam mniej więcej, dlaczego było takie zawieszenie w tej działalności. Myślę, że teraz wrócimy nie tylko do normy, ale zaczniemy działać szerzej. To było bardzo fajne, konstruktywne spotkanie. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję w ogóle wszystkim, którzy byli i którzy pomogli w organizacji. Jutro będę Was wymieniał. Na razie życzę Wam dobrego dnia i do jutra. Cześć!